Dzień dobry wieczór wszystkim, moi drodzy. Ja jestem Moskit, a dzisiaj odpalimy sobie coś takiego dziwnego, co się zowie G-Mode, czyli tak zwany Garry's Mode. Aczkolwiek, nie będziemy grali sami, no bo już sami widzicie, mam tutaj takiego murzyna od mokrej, brudnej roboty, czyli Dawkę. Cześć. Miło jak zawsze. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. Powiedz, Dawidzie, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w G-Modzie, ale co to dokładnie jest? Co to w ogóle się tutaj dzieje? No, aktualnie jesteśmy w G-Modzie. Jesteśmy w takiej swoistej poczekalni przed niewiarygodnie, bo ja wiem, ciekawą historią, czyli ciekawą przygodą, która nas czeka. Jest to dokładnie, o, ktoś dołączył. O, Pawko, cześć Pawko. No mów, mów. Dokładnie mod do moda na silniku Half-Life, czyli Elevator Source, i jest to taki swoisty symulator windy, która jest, że tak powiem, no, dosyć niezwykłą windą. O czym dokładnie, nie wiem, przekonamy się później. Tak, o czym dokładnie się przekonamy. Pod lewym przyciskiem mamy zegarek, który wskazuje ponoć prawdziwą godzinę w realnym świecie, a pod prawym przyciskiem mamy kasznięcie. Tylko nie mogę teraz kasznąć, za dużo kaszlałem. No i cóż, z tym elevator modem, elevator source, tak? Tak. Elevator source jest ten problem, że ten mod wymaga jakichś dziwnych w ogóle modeli, których ja teraz nie posiadam, więc czasami może coś dziwnego się pojawić, aczkolwiek powinno być w miarę okej. Dobra, nie przedłużajmy tego, idźmy, znaczy, przejedźmy się windą. Zapomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Słucham. Nogi widać. Widać nogi! Jak ja wyglądam? Masz skina Alex. Grałeś Half-Life'a? O Jezus! Jezu, jestem kobietą! Mów mi Ali. Ali, dobra, to Ali chodzimy. Ali Baba! Idziemy? Idziemy, come on. O, mam dziwne przeczucie. Mam złe przeczucie, powiedziałbym nawet. Ojej! No się nie załapa. Czy wy to słyszycie? Chyba aż podgłośnie zaraz grę normalnie. To jest taka typowa muzyka z windy, czy nie typowa, ale... Czekaj, aż podgłośnie grę. O! O, cześć. Zdecydowanie chyba wypadało podgłośnić grę. No, to jest Marblina. Czekaj. What the fuck? O! Okej. Dzień dobry. Ten pan ewidentnie mafioła jest zakręcony na pewnym punkcie. Może coś ciekawego powiesz? Tak właściwie to nie wiem, jak to skomentować. Bo pojawiliśmy się na środku plaży, w windzie. I jest alarm kombinatu. Jest? Nie słyszałem. No normalnie słychać. Znaczy, pamiętam, że jeszcze dało się jakoś uderzać innych graczy, tylko nie pamiętam w jaki sposób. Dzień dobry, proszę pana. Zgubiłem mamusię. Naprawdę. Gdzie jest moja mamusia? Nie wiem. Proszę pana, ale z kroczem to z dala ode mnie. Leci muzyka, leci muza. Ojej, dobra, tu mam czerwony obiekt. Drugi czerwony. O! Ciągnie mnie! O nie! Znaczy, mam nadzieję, że to widzisz, nie? Co tam się ogólnie dzieje. Znaczy, widzę, że coś wyrywa, aczkolwiek trochę errorów mi lata w powietrzu. Znaczy, to akurat była próżnia kosmiczna. Tak, to widziałem, tylko tam kilka errorów było dosłownie, aha, nie wiem, z trzy. Okej. Ale ogólnie widziałem, co się działo, że porywało mnie. Moski, dawaj Eric Cartman style. Hey, fagot! Come on here! Wybuch nuklearny, tak, kuźwa.
duplearny. Ale muza jest imba. Aż podgłośnie naprawdę to wszystko. No szkoda, że jest tak cicho. Właściwie to powiem ci, że siedzimy tutaj już jakieś pół godziny. Wiem o tym. A czy na materiale może z 10 minut, tak? Max. No. Ale od rozpoczęcia... I siedzimy w windzie. Z terrorystą i murzynem. Tak właściwie to z dwoma, bo ja też jestem. I z gościem z oponką. O, to jest dobre. Co to jest? Tylko kijowa, że są terrory u mnie. Czy nie miałeś drzwi? Czy miałeś? Tak, miałem, mam na suficie errory. Aha. Dwa, trzy. Nie, dobra, jakoś damy radę, ale w windzie nie masz. Nie. No to dobrze. James. Jimmy. Dla mnie to jest Jimmy. Ktoś napisał Man in Black. Chyba jednak nie. To się pyta, co z tą windą? I co windą w tej i we w te? No... Znaczy, przemierzamy tą windą cały świat. Windą przez wszechświat. Tak. Ta gra ma sens, pisze Lucky Boss. Stream ci laguje za każdym razem, jak się drzwi otwierają. No wiem o tym, wiem. To niestety nie ode mnie zależy. Jak z filmu Tesseract, siedzą w kwadracie przez cały film. No to, no. Czy ten gość mnie intryguje? On, ej, nie chcę nic mówić, ale on chyba dochodzi. Albo doszedł. Co do... What? Nie, się nie pytaj. Sam, wiesz coś o tym? Co to kurwy nędzy? No właśnie nie mogę wyjść z windy, jakby ktoś pytał. No to właśnie najgorsze. Ale kurde, szkoda, że... Znaczy możemy wyjść Ej, tylko na... Ej, spójrz na Sama i na jego oczy. No. Trochę taki zamyślony. Znaczy ja bym powiedział, że... Kto jak kto, ale on ma w tej windzie dobrze. Kosmos, ostatnia granica. Chyba ostateczna, ale dobra. Synchronizujcie zegarki. Pokaż zegarek, mogę zegarek. Ojej, jak słodko. Pyk. Jaką masz markę? Trudno stwierdzić. Ja mam Stellę. Ale rzeczywiście też jest Stella. Którą masz godzinę? O, za 20, a u ciebie? Za 21. O! O! Sandy do nas dołączy. W końcu atmosfera trochę się rozerwie, bo mamy kobietę na pokładzie. A tak poza tym to co? Spoko, nic się nie dzieje. Na razie. Powiem ci, że niektóre piętra są takie ekstremalne, że no nie wszyscy to przeżyją, naprawdę. Sandy, moja ziomuwa. Moja ziomuwa. Samica, tak! Terrorysta za ADHD. No, bym się nie zdziwił. Moski, nie zapominaj, że sam jesteś laską. No wiem, że jestem sam... O właśnie, jestem laską. Boże, to nie jedyna samica w tej windzie. Chinka, ciku ciku inka. Tak. Okej. Okay. Właściwie to myślę, kiedy my dotrzemy, wiesz, na nasze piętro. Na nasze? Jak to nasze? Jako tako my tu weszliśmy po to, żeby dotrzeć do naszego apartamentu. Aha, to dobrze, że powiedziałeś. No nie chciałem, znaczy nie chciałeś dużo... O, czekaj. What? Co to? Aaaa! Mamo! O! Nie macaj mnie! Został mój tyłek! Został mój tyłek! Który to? Przyznaj się, który mnie macał? Dobra, kogoś nie ma, zauważyłeś?
Znaczy jest, ale nie do końca w tej samej formie. James! No! Tylko tyle zostało z Jamesa. James zmarł o 8, przepraszam, o 9:39. Czas zgonu. Właśnie w ogóle jest takie istotne pytanie, czy my jedziemy w górę, czy w dół, a może w bok? A może w ogóle nie, może w ogóle stoimy w miejscu, tylko zmieniamy wymiary. Killed in action. Dziwna ta gra, no dziwna, o to chyba chodzi. Imprezka! Ale trochę drętwy taniec, nie sądzisz? No, tak, troszkę. Ale ten gościu ładnie wywija tam piruety. Nieźle. Jeździcie na ukos, a to też jest opcja. Wiesz, ja tylko czekam, aż nas zabiją. Aż nas zabiją. Aha, Harlem Shake. też. No zawsze można zrobić. A tu się w końcu dociera do końca, tak się spytam? No jeżeli przeżyjesz, to dotrzesz. Okej. Nie chcę nic mówić, ale ty jesteś tu murzynem. No nie tylko ja. No nie, ale kogo jesteś... Kogo wolisz, murzyna czy terrorystę? Jesteś murzynem. Ojej! To jest z tego... pociągu. Ojej, słodko. Mega. Jedziecie ruchem posuwisto-zwrotnym w kierunku bocznym. Zabijcie windę. A gdyby się dało. Ty. Lokomotywa Tomek. O. No dobra. Jest wielkie cementowe... coś? Ja się cofam. Mamo? Tato? Matko Przenajświętsza? Wow! Co to? Uhuhu! Zabicie murzyna. Ale którego? Nie mnie, jego. A ten znowu dochodzi. Oj, sam. Sam dochodzi. Głodny murzyn, ta. Z Afryka. No i w ogóle trochę szczątki Jamesa zmieniły pozycję. No tak troszkę. Ale czy to jest istotne? Kto? Przyznać się, ojej. Przyznać się, kto się bawił w piłkę... Boże, przepraszam. W czaszkę kopaną. Sam przeżyje. No w sumie... On ma wyjebany na wszystko, że tak się brzydko wyrażę. Ale ta muza jest imba. What? Że... Nie. Mam ranę, Mika. O mój Boże. On się na mnie patrzy. Nie, on się na mnie patrzy. On nie ma się za bardzo czym patrzeć. Znaczy, traf na uwagę. Ten pas coś blado wygląda. Daj mu kanapkę. Ej, to jest wąziu, tylko brody mu brakuje. Też bezdomny, też nie, jakiś taki nienajedzony. To kochanka murzyna. Miłość od pierwszego wejrzenia, tak. Jakiś chudy ten gościu. O mój Boże. Daj mu buzi. Nie. Jezus, co? Co? Jezus! Co to kurwa? To
Została dziwna cisza. Przed zawał? Co? Nie ogarnię. Ej, ale z kim to się przestraszyłem? Powiem, że tu są gorsze rzeczy, bo już widziałem. Okej. Okay. Brniemy dalej. Brniemy dalej. Jedziecie do piekła. Kurwa, piekło to pikuś przy tym. Ta muzyka w tle. No. Nie no. Jakiś sztywny ten koleś. Powtórzcie proszę, jak to się nazywa. Elevator Source. Jest. Hello? Tego nie pamiętam za bardzo. Dzień dobry. Gordon do nas przybył! Zrzut Gordonowy. Ej, Gordon, jakiś taki mało zarośnięty jesteś. Inaczej cię pamiętam. O, Gordon też dochodzi. Sam dochodzi. O dziwo, Sandy nie dochodzi. Twoje żarty go wysuszyły. Highway to hell. Gordon wrócił z Rosji. On tylko patrzy w górę. Znaczy, wolę nie wnikać, gdzie patrzy. Czy dużo to waży? Za jakieś 100 mega chyba, nie? Czekaj, czy ktoś do nas dołączył? Tak, dołączył. O! Drugi terrorysta. Boże, sami terroryści. I Hamlet. I Hamlet. Zabijcie Murzyga. Boże, co ja w ogóle gadam? Zabijcie Murzyna. O! O nie. Ale ej, mi to przypomina trochę tą taką pierwszą grę, taką pierwszą zboczoną grę, nie? Nie wiem, czy kojarzysz. Taka była pierwsza zboczona gra. Właśnie miała tego typu oprawę graficzną. Tylko pamiętam, jak się nazywała. Nie wiem, nie pamiętam. Nie kojarzę. Będzie bombowo. Fantastic Bombastic. Macarena, ta. Fiesta, ta. Powiem ci, że ja się boję, co będzie następne. No cóż, mam tylko nadzieję, że zgodnie z wszelkimi prawami natury pierwszy zginie Murzyn. Ale który? To jest pytanie. A wiesz co, w to już nie wnikam. Ja nie jestem Murzynem, więc w to już kompletnie nie wnikam. Już tak właściwie... Do the Harlem Shake. Znaczy najlepiej pewno by się rozerwał Hamlet, podejrzewam. Wiesz, może Hamlet też jest Murzynem. Jaki za blady na Murzyna. Będziecie jechać w dół przez 13 godzin. A jak trzeba będzie, to nawet przez 13 godzin będziemy jechać w dół. Sam ma minę, ale faza, ziom. Hamlet shake. Hamlet shake. O! O-o. Co? Proszę nie blokować widoku w windzie. No i co? Mafia. To jest burek! To jest burek! Jak się przybliża widok? Jak się przybliża widok? To jest burek! To jest mafia! Nie! Jedyna szansa, żeby poznać tożsamość burka. Zaprzepaszczone. Wszystko zaprzepaszczone. God damn it! Sorry. Yo, man! Środkowy przycisk myszy, przybliżanie, ta? Zresztą to masz w opcjach, no, powinieneś znaleźć. Ale... Już nie bądź się, ominie kolejne piętro. Właśnie szukam, nie mogę tego znaleźć.
Ktoś odłączył się od nas, czy jak? Czy może nie miał moda, nie wiem. Woziu, co ty tu robisz? O, jak słodko. Klimatycznie. O. Tylko czy mi się nie wydaje, czy to jest ta sama osoba, co jest z nami w windzie? No taki szczegół. No, może ten sam model. O. Ktoś mówi, że walka, zbliżenie, tak? A jest, zbliżenie w kombinezonie. Jest, mam. Szkoda tylko, że tak późno. Szkoda, że tak późno, niestety ominęły nas. Ech, fenomenalne wieści w postaci tożsamości Burka. I jeb go gitarą, tak. O co w tym chodzi? W sumie jedziemy windą przez wszechświat, wymiary i ogólnie czasoprzestrzeń. Pilnujesz wyjścia, Allah Akbar. To nie ja. Ej, jakiś najarany facet, nie? Napalony facet. Fernando, w sumie pasuje nawet do niego imię. Czego? Jest nas coraz więcej. Czy jego głowa właśnie się pali? Może. Ale nie przejmuję się tym zbytnio. No jakoś tak nie wygląda na zbytnio przejętego tym, fakt. Adwokat diabła. Zajarał się, tak. Napalony facet. Moskit, masz bardzo męskie dłonie jak na kobietę. No właśnie widzę, że takie trochę umięśnione, w ogóle takie trochę... Nie też, że umięśnione, to do tego jeszcze owłosione. Oj tam, wybredny jesteś. Moskitu. Tak kończą widzowie wązia. Napaleni. Moskit, co ty kombinujesz dzisiaj? No właśnie nie wiem, Sad Creeper. O, Android się pojawi, gdzie jest Android? Zaraz, czy go tutaj widać, czy go nie ma? Nie ma go, nie? O, teraz jest już. O Jezus, nie, kombinat, nie. Przynajmniej nie terrorysta, ani murzyn. Nie. O. Śnieg? Wszyscy kaszlą naraz. A wszyscy kaszlą, aha, bo nas tutaj zadymia, za kopca. Pewno do Krakowa trafiliśmy. Ej, muza jest imba. Imba muza. O co w tym chodzi? No właśnie, no o nic chodzi. Człowiek przemierza przestrzeń, czasoprzestrzeń, wszechświat, wymiary i cokolwiek tylko sobie myślicie, w bok, w dół, w górę, w lewo, w prawo, na ukos. Co? A tego to nie miałem. Co to pisze? Czekaj, dear players, I didn't actually went to port over all the necessary Gmod Tower content to make this work, so enjoy this photo GMT suits. Okej. Okay. A to jest niby nasz apartament, ale dobra. Dobra, czyli dotarliśmy w końcu, tak? Dotarliśmy w końcu do apartamentu. Nie, to jest taki trolling. Ja wiem o tym, wiem. No dobra. O Boże, tego nie było. Zaraz do nas powinien Nevi dołączyć przy dobrych wiatrach. O. Ja akurat dotrzemy do końca. Na sam szczyt, albo dół. Albo bok. Albo ukos. A po prostu w ogóle nie ruszyliśmy się z miejsca. Też jest to prawdopodobne. Nie wiem. Że albo ten apartament był piętro wyżej od lobby, ale... A traficie do Krakowa albo Szczecina. Nie, może nawet do Wąchocka trafić, prawdę powiedziawszy. Zajeraliśmy się, ta. Kolejny dziwny filmik, który otrzyma jakoś tam pierdyliard odsłon na moim kanale i nikt nie będzie rozumiał, o co w nim chodzi. Znając życie. Rykon i tak był lepszy. No.
Przyznaj się, byłeś tam, byłeś. Lubisz nie. to, lubisz to. Nie byłem tam, nie wcale. O! O! Dobra, to jest dobra rada dla ciebie, taki protip, odsuń się, naprawdę. Aż tak źle? Zaraz zobaczysz. Znaczy, no możesz patrzeć, nie, ale... O! Właśnie nie wiem, czy on Pimpek. Nie zjedzie tutaj nikogo. Pimpek! Wszyscy nagle się odsunęli. No, ej, bez kitu. Nagle wszyscy się odsunęli, nie? Czemu mu łeb nie gaśnie? No bo nie wiem, jest no najarany. Ej, zobacz na tego, na AirDroya. Na kogo? Znaczy na tego kombinata. Co on robi? Czy chodzi o to, że się ukrył, wiesz, przed tym T-Rexem. Nie ma mnie, mamuś, nie ma mnie. Jak w amnezji, nie ma mnie. Czasami działa. Moskit, nie zdziw się, jak nagle pojawią ci się drzwi od windy w pokoju. Bez kitu. Zjarany Zbyszek. O nie! Fernando, ty nie jesteś Fernando, ty jesteś Zbyszek. Zjarany Zbyszek. Ghost Rider. No i James. Częściowy James. O! Ksiądz! On ma broń. Znaczy, nie podoba mi się, że wchodzi jedyna osoba, która ma broń i nie wygląda do końca zrównoważoną psychicznie. Czy ja wolę księdza od Hamleta, nie? Wiesz co? Ja bym spekulował osobiście. Trochę tu tłoczno się zrobiło. Jeszcze wy. To już w ogóle masakra. O, kolejny error mały. Jeden jedyny. Zawieszka jest boska. Aha, pamiętam, się chwali zdobyczami z Pyrkonu. Pewnie Uranu się najadł. Zabijcie Murzyna. No właśnie chciałbym. Tylko pytanie, którego? On Ewi dołącza. Jezus, nie, już za dużo tych osób. Za dużo nas... Za chwilę kogoś będzie, na pewno. Tak samo mówisz? Jak to był tutaj? Pamiętasz? Tak, był James, był. James, był, no właśnie. Był, ale się zmył. Właśnie, to jest rok. Jak na czasie piszą, o. Czarno mi. Przed oczyma. Ja się cofnę. W ogóle, ej, wszystko się zrobiło czarno-białe. O, co to było? Okej. Okay. Co to było? Nie wiem. Taki pchu. Ktoś mówi ten, że to jest rok. Tylko, że bez pryszcza, to nie jest rok. To nie, to podróba. Ale chyba najbardziej ze wszystkich najlepiej bawi się James, podejrzewam. No. Hamlet to wiecznie uśmiechnięty gość. Ej, bez kitu, nie? Uśmiech od ucha do ucha. Jakby nie patrzeć. Domowo myślę, że jakoś walną plaskacza Pawkowi. O Boże, nie, teraz się zacznie bicie. Jak? O! Temu, pseudorokowi walnąłem plaskacza. Jak to się robi? A, tajemnica. Tylko to... nie, właśnie w sumie sam nie wiem, którym przyciskiem. Znaczy, masz limit tak samo jak na, jak na kaszlenie. Kurde, to się jest... O! Co to? Szatan! O! Jezus! Do kurczy nędzy. Nie! No sam! Może... Dobra, Murzyn zginął drugi, ale nie jest źle. No czyż zginął Murzyn? Bo sam nadal został w windzie, jakby nie patrzeć. Oczywiście Murzyna nie ma, Murzyna. Walnij. O, czekaj. Nie ma. Nie mogę! Uciekam. Chodź tu,
No nie mogę się walnąć, mam wyczerpany limit. God damn it. O, Nevi się pojawił, gdzie jest Nevi? Jezus, jest, Jezus, on ma Kleinera. O Boże. Nevi, ty stary dziadu. Moje gardło boli ze śmiechu, pisze RCD. Pierdolę, nie jadę już nigdy windą. Ja też, Jorgen, ja też. Rasistowska taka. No właśnie nie, bo tak naprawdę pierwszy zginął biały. Może był drugi. Ale może nie jako pierwszy opuścił naszą ekipę tak... ostatecznie. O nie. Koncert Bibera. Poker face. Kotki. Dużo was tutaj. Progen, już które to jest piętro? Wiesz co, w sumie nie wiem. Wolę nie wnikać. Wszyscy skaczą, właśnie, ej, wszyscy skaczą. Na 3, 2, w sumie nie. Wszyscy skaczą na 3, 2, 1, skak! Skak! Ech, nie wszyscy słuchają, widzę. Parabole tańczą, tak. Harlem Shake, a czyli tego. Hamlet Shake. Oho. Oho, Irena. Irena, Irena. Ale ona idzie z drugiej windy. To jest Irene. Irena, ale ona idzie z drugiej windy. Taki lekki mindfuck. Jakby tam się dało przejść. Nie da. Walnij Hamleta. Właśnie nie mogę walić. A które się uderzało? Zaraz to odkryję. No nie pamiętam. R. Tak, a, właśnie, tak. Właśnie kogoś walnąłem. Powiedzieli. Już walnąłem kogoś i kurde lipa. Samica, tak, samica. Kolejna. Za dużo tych samic. Znaczy w sumie za... W sumie nie, za mało. Kolejna osoba się pyta, co to jest, jak się nazywa. To jest Garry's Mod, a dokładnie gramy na modzie Elevator Souls. Tak. Coś czuję, że Hamlet z chęcią by którąś nadział na swoją kość. No możliwe, możliwe. Może nie pogardzi. O, dobra, nie, ja się odsuwam, ja się odsuwam. Znaczy nie musisz się odsuwać, ale to jest dosyć... No zobaczcie. Jezus, what the... Co to? Okej, okay, może by to czy wiesz, no bez szału, tak, ale... Okej. Okay. No. Czy tu giną gracze, czy tylko boty? No właśnie, na początku chyba tylko boty, a potem gracze, tak? Czy to zależy, to chyba losowo wybiera, albo ktoś jest bliżej drzwi. Może. Happy end, ta. Nevi! Nevi! Dobra, zrobiłem screena. Jezus, walną jest skubany. Jezu, to za trolle. O! Nic mnie tu nie zdziwi już.
Orlando! Jaki w ogóle kosmos? Gniemy Hamleta plaskacze. Można! Można wszyscy na 3, 2, 1 w Hamleta. To poczekaj. A poczekaj, okay. Może tak kilka sekund, może żeby wszystkim się odnowiło. Łowca pisze, że od jutra już nie pali. Dobra. 3, 2, 1, plaskacz! Nie działa. No nie mogę, no. Zepsuły się. Nie mogę Rokowi sprzedać plaskacza. O co tu chodzi? Czy jest jakiś cel? No przeżyć w sumie. Tak, udało się! Jej! Dotarliśmy! Wii! Wuhu! Nie wierzę. Ej, czekaj, bo to trzeba sprawdzić, co tu jest. Party hard. Hamlet shake! Hamlet shake time! Wuhu! Jak się w to grało? Czekaj, czy tu jest... Czy tu coś jest? O, włączyłem telewizor. Czy ktoś włączył? Znaczy ja teraz sobie gram w tego jednorękiego bandytę. Czekaj, patrzę, co tu się dzieje. To jest mocarne. Czy tu masz minigierki jakieś? Jak bilard, czy coś innego. Możesz na przykład tutaj, nie wiem, sobie zmiksować jakiś sok jak chcesz. Czy nie wiem, czy to jest mleko, czy... A, bo nieważne. Dawka! Ta? Łap! Stój! Gdzie jesteś? Dobra. Przed to, łap! Uhu! Rzucaj! A, nie w ten przycisk, kurde. Zepsułem, czekaj. Tak, coś co się zepsuje. To masz butelkę miałeś na tym. Właśnie próbuję wziąć, ale nie mogę. A, nie da się. Nie da się, kurde. Tak po tym coś tu się dzieje? Czy teoretycznie... O, poczekaj. To chyba z jakiejś... To chyba TV działa ogólnie. O. Elevator te... Aha, tu możesz sobie puszczać filmiki z YouTube'a. No co ty? No jak da się, filmiki z YouTube'a? Adres spisać. Czekaj, jak? Czy poczekaj, to ja to ogarnę, daj mi chwilę. To ogarnij, ja sprawdzę, co się w tym domku dzieje. Jest Gordon. Instruction TV, jest, no. A czy poczekaj, ja też coś tutaj ciekawego znajdę. Hamlet party harduje, że tak to ujmę. Coś tu w ogóle pisze, jakieś tablice, gdzie coś pisze? Gigantic Elevator. Co do? Sandy jakaś taka nierozerwana. Porno jebnijcie, ta. Ej. Dobra, czekaj, zaczynamy. Boże, z kim można zagrać jednorękiego bandytę. Jaki kosmos. O, powinno działać, uwaga. Czekaj, idę. Jeszcze idę, bardziej idę. Mi się snie. I co, leci, nie leci? U mnie leci. No ja mam telewizor czarny niestety. Red Tube odpalcie. A może zagrać w bilarda? To poczekaj, bo teraz mi się tak gra... Spadło do 5 FPS-ów przez to. Ale właśnie nie wiem, co się dzieje w sumie. Nie, coś dziwnego się stało i w sumie nie wiem co. O Boże. Nie wiem, coś dziwnie ten bilard działa. Dobra, ale takie pytanie, co dalej? Dalej byśmy musieli jechać, tak? Boże, jest nowe wideo. Chwila, mi działa, nie wiem jak tobie. Chodź tutaj. No mam czarny ekran. My to się powiem puścili teraz Dickrolla. I cholera, tnie to się teraz jak... No też mi coś tnie, ale nic nie widzę niestety. Rasista, czarny telewizor. O Jezu, niektórzy tu mają hardkorowe pingi, na przykład Edroy. Ej, można dobra. Kogoś... Weź skok... No dobra, trudno. Ej, co się to stanie, jak dalej pojedziemy? Poczekaj, nie wiem. Teraz muszę tylko tutaj chwilę moment. Czy nie wiem, czy nie wrócisz ogólnie. O, dobra. Ej, nie puszczajcie niczego, bo teraz tak nie, że... No, słyszysz? Dawka, co się stanie, jak będziemy znowu do windy? Powtórka z zrywki? Możliwe, że powtórka, ale aha. Na razie tutaj poczekaj. Zobaczymy, co ogólnie jeszcze jest. Nie, ogólnie na tym zakończymy chyba przygody na razie z elewatorem. No. Z windą. Daj na YouTube, no to będzie na YouTubie, to będzie. Ej, działa mi. Bilard. Co działa? Bilard?
teraz jak to zrobić? O, uderzyłem. Nie wiem jak to się dzieje, ale ogólnie działa. Ale no widziałem, ładnie pykło. Czy ktoś tam odpalił znowu tego... O Boże. Znowu dobra. O dobra, dam radę. Czekaj, czy ktoś odpalił telewizor? Możliwe. No ale ja nie widzę niestety. Dobra, dawka. Dawka. Dobra, dawka. Kończymy. Co na koniec powiemy mądrego, albo nie mądrego? Czy ja raczej niczego mądrego nie powiem. Liczę na ciebie. Cześć, dzięki za uwagę. Dobra, kończymy i nie wiem, może będziemy jeszcze kontynuować temat windy. To jest coś dziwnego i dość wyjątkowego. Ach, tymczasem kończymy ten materiał, a zaraz przechodzimy do czegoś kolejnego. Pa, pa. Pa, pa. Żegnamy się, panowie. Nie pożegnali się. Nie. O Boże, to jest zginęli wszyscy teraz. Co się stało? Zszedłeś na dół? Nie. To nie wiem. Dobra, koniec.